Wiedza, siła, doświadczenie to tylko kilka rzeczy, które wyróżniają członków naszego chówca. Wszyscy jesteśmy ciekawi, skąd ta energia się bierze. Zespół programowy oraz Rewolucja TV zapraszają. Druhny i druhowie. Przed Wami były drużynowy 61. łódzkiej drużyny harcerek Dreptaki oraz były drużynowy 62. łódzkiej drużyny harcerzy Bractwo Czerwonego Kura, komendant szczepu harcerskiego Kolumbowie, szef kręgu instruktorskiego Razem oraz szef komisji historycznej Chówca, podharcmistrz Andrzej Kopacz. Andrzeju, bardzo dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia do naszej serii wywiadów. Rewolucja zaczyna się właśnie od Ciebie. Czuwaj! Czuwaj. Trochę dziwnie mi się będzie z Tobą rozmawiać, ponieważ będziemy rozmawiać też o szczepie harcerskim Kolumbowie, z którego również ja się wywodzę. I stąd rodzi się moje pierwsze pytanie o Ciebie jako komendanta szczepu. Jakie wady, jakie zalety ma ta funkcja? Albo jakie wyzwania, bądź trudniejsze drogi? Spodziewałem się, że nie będzie prostych pytań. Nie sądziłem, że będą aż tak trudne na dzień dobry. Komendant szczepu to jest piękna funkcja. Co jest z niej fajnego, pięknego? Że się jednak współpracuje z dorosłymi ludźmi, bo to są jednak drużynowi już, przyboczni. I to, co się ustala i się z nimi pracuje, to jednak powinien to widać jakoś po kłosie tego widać w swoich harcerzach. Minusy? Znaczy to nie jest minus jak dla mnie, bo ja jestem komendantem, który jest 24 godziny czynny dla harcerzy i chyba to jest dla mnie najważniejsze. Po prostu być blisko i być na wyciągnięcie dłoni z tym telefonu. Czy bycie komendantem szczepu było Twoją najfajniejszą funkcją, którą najmilej wspominasz? Tak, aczkolwiek nie wiem, czy z biegiem czasu bym nie powiedział, że jednak drużynowy. Bo jednak drużynowy współpracuje i wychowuje bezpośrednio swoich harcerzy i widać te efekty. Komendant szczepu ma jednak tą dłuższą drogę. Jak na razie funkcja komendanta szczepu wspominam ją bardzo mile. Tak. Gdy zapowiadałam Cię, powiedziałam, że byłeś drużynowym 61. łódzkiej drużyny harcerek. Tak. I byłeś drużynowym 62. łódzkiej drużyny harcerzy, czyli drużyny damskiej i męskiej. I również drużynowym gromady zuchowej. Czy jesteś w stanie nam powiedzieć, zdradzić, skąd taka dysproporcja i tutaj drużyna harcerek? I drużyna harcerzy, i gromada zuchowa. Jeszcze wędrowniczo i byłoby w miarę... I starsza harcerska. Nie, początkowo byłem drużynowym drużyny męskiej od roku 2008 do 2012. W połowie mojej służby, czy roku 2000, była sytuacja taka, że kadrowo, że 61 się troszeczkę posypała i był potrzebny człowiek, który swoim harcerskim ramieniem, to jeszcze nie był instruktorem, wspomoże kadrę, tak? Że tą kadrę, która się tam wychowywała, raczkowała, więc w tym momencie zostałem pełniący obowiązki drużynowej, bo tak ja sobie mam poprosiłem o wpis do książeczki harcerskiej i taki wpis u mnie widnieje. Później wychowałem dwóch pięknych następców, czyli przewodnika Andrzeja Olczyka i Dagmara Mrzewę. Tutaj miałem możliwość przekazania fanem następcom drużyn. Później byłem następcą komendanta szczepu i była potrzeba oddolna też założenia gromady zuchowej, ówczesna drużynowa, czyli Magda Malinowska nie mogła być drużynową, więc po konsultacji z ówczesnym komendantem szczepu, czyli z Karolem Nowackim, mieliśmy decyzję z Hanią Słomicką, że jednak któryś z nas będzie drużynową gromady zuchowej, padło na mnie. Zatem, ponieważ nigdy nie mogłam zadać nikomu tego pytania, bo nikt nie był jednocześnie drużynowym i gry, i drużyny żeńskiej, i drużyny męskiej. Jaka jest różnica między tymi drużynami? Co kupuje bardziej dziewczyny, co kupuje bardziej panów? To nie było chyba łatwe, nie? Nie było, aczkolwiek jeśli chodzi o drużynę męską, mnie się wydaje, że dla nich najprostsza forma gry w terenie wyczerpuje to tanie limit zbiórki i to sądzę, że co zbiórka zawsze jest jakimś ciekawym elementem, mała jak tam walka na życie czy jakieś podchody. U dziewczyn już nie, bo tu bardziej jakieś takie prace plastyczne, temu jakieś majsterka, wyszywanie i takie. A po drugie u dziewczyn jest więcej mówienia. Mówienia, bardzo dobrze. No, żeby nie powiedzieć, że podkowania. Chciałabym jeszcze trochę wrócić do Ciebie jako do Twojej teraźniejszej funkcji komendanta szczepu.
co najbardziej zdziwiło Ciebie, pełniąc tą funkcję? Co jest związane z byciem komendantem szczepu? Nie, komendantem szczepu jestem 4 lata. Znaczy, jestem. I na przestrzeni tych 4 lat bardzo mnie zdziwiło podejście pracy relacja między chłopiec a szczep. Jak ja zostałem komendantem szczepu, to szczepu było kilku chłopców, kilka szczepów było chłopców i była zupełnie inna praca. Bo teraz wydaje mi się, że komendant szczepu bardziej zarządza, bardziej się liczy. Bardziej głosy komendanta jest liczony, po prostu się liczy w chłopcu. Dodatkowo pasjonujesz się również historią, co jest dość nietypową taką fascynacją i pasją dla ówczesnej młodzieży. Nie chodzi za tą młodzież, ale tak. Dodajmy, że Andrzej Kopacz składał przyrzeczenie z Andrzejem Małkowskim, więc bardzo dobrze się na pewno znacie. Tak. Już mniejsza. Poza tym, jak w ogóle taka pasja zrodziła się? Skąd się wzięła taka pasja niecodzienna dość? I jak ją urzeczywistniłeś w twoim harcerskim życiu? Wiesz co, skąd się wzięła pasja? Nie mam zielonego pojęcia. Bo mnie jako małego harcerza zawsze fascynowała struktura, ale z tego się nie da zrobić pasji. I jakoś tam historia. Jak byłem dzieckiem też w szkole, historię zawsze lubiłem, jakoś poszedłem w tym tropie. Myślę, że dużo tutaj miało do znaczenia Karol Nowacki i Marcin Binasiek. Byli komendanci szczepu. I tutaj poszedłem troszeczkę tą ścieżką, którą oni mi wytyczyli. A po drugie, fajnie się dowiadać takich smaczków historycznych. Na przykład, że pierwsze notatki Tadeusza Zawadzkiego, czyli Zośki, były pisane zielonym atramentem. Na tej podstawie Kamiński napisał, leciutko przerobił, napisał Kamil Naszaniec. Więc takie, myślę, że ciekawostki historyczne mnie jakoś popnęły, że jednak poszedłem na tą harcerską drogą historyczną. Każda historia lubi się również powtarzać. No tak. Ty jako komendant szczepu miałeś swoją komendę. Czy uważasz, że bycie na jakiejkolwiek funkcji jest związane z mocnym wachlarzem swoich zastępców, następców i z ludźmi, którzy są obok ciebie? Czy to raczej warto, żeby zawsze ufać tylko samemu sobie i polegać na samemu sobie? No nie, w harcerstwie braterstwo i współpraca to jest na porządku dziennym. Ja po drugie też jestem takim człowiekiem, który pewne decyzje lubi po pierwsze przetrawić, co wszyscy chyba tak uważają, że jestem strasznie flegmatycznym człowiekiem, a po drugie przegadać, bo ja myślę, że wolę wysłuchać kilka opinii i później podjąć jakąś wspólną decyzję. No czasami trzeba szybko reagować, tak? Ale no, jeśli mogę poczekać chwilę, to wolę to poczekać, przemyśleć, tak? Wspominałeś o tym, że jesteś dość spokojnym człowiekiem, a w dzisiejszym świecie, gdy się patrzy na takiego, wiesz, typowego lidera, to myśli się o osobie, która jest taka dość głośna, która mówi, patrzcie, tu jestem, idźcie za mną. Mimo tego, że ty taki nie jesteś, i tak masz ludzi, którzy zawsze za tobą pójdą. Miło jesteś słyszeć. Autorytetem dla swoich harcerzy. Dziękuję. Jak myślisz, dlaczego ty? Nie mam pojęcia. Myślę, że to, że po prostu jestem, że może do mnie każdy człowiek podejść, czy to nawet zupczy wędrownik i chwilę po prostu porozmawiać, pobyć. Ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, czym jestem autorytetem. Ja sam siebie nie uważam za autorytetem. Za autorytetem. A czy usłyszałeś kiedykolwiek, że jesteś od kogoś? Jego autorytetem, wzorem? Poniekąd tak. A czy uważasz, że to jest łatwe, bycie taką osobą? Nie, to jest mega odpowiedzialność. Na kursie potrasmieszowskim nam, może nie wytłumaczyli, tylko zwrócili uwagę, że za chwilę będziemy autorytetami, takimi troszeczkę z litery prawa, tak? Bo już komendant szczepu nas za tłumaczy troszeczkę z autorytetem, ale nie, później jak gdyby dotarło do mnie innymi kanałami, że dla kogoś jestem autorytetem i moje zdanie na to sobie bardzo, bardzo dużo znaczy. Co ci najbardziej zaskakuje, cieszy w naszym chówcu, czego wcześniej nie dostrzegałeś? Co ci się najbardziej podoba w naszym chówcu? Ojej. U nas, na Kruczkowskiego 1B. To już nie Kruczkowskiego jest. A, to przepraszam. Konspiracyjnego Wojska Polskiego. To, że są dalej kolejki. Że czasami człowiek przychodzi do chówca, są dalej kolejki, mimo że przychodzi i mówi, słuchajcie, ja tylko potrzebuję fakturę oddać. Nie, na koniec kolejki. Ja zacząłem sami się śmiać. I to cię cieszy.
Tak, bo to pamiętam, jak żeśmy się przeprowadzili tutaj i było pusto, było mało, mało harcerzy w środku. Mnie cieszy, że jednak są dalej kolejki. Mówię, zaczął się nawet śmiać, że może za służenie lochów zapomnieć chodzisz poza kolejnością. Znaczy mówię tak, bo mam taką oznakę, więc gdyby... Tak, więc to. Więc na pewno, że są dalej harcerze, że... No, zaczyna nas po prostu być, że już traktujemy to jako nasz swój harcerski dom, bo ja pamiętam czasy na Fabianińskie, że człowiek przychodził na chwilę, bo chodził 3 godziny później. A czy masz kontakt z ludźmi, z którymi byłeś na swoim pierwszym obozie harcerskim? Dzisiaj? Tak, między innymi jest Hania Słowińska, Karol Nowacki, który był moją kadrą. No, czasami, no faktycznie, kontakt się bardzo urwał, aczkolwiek gdzieś tam jeszcze się spotykamy na życiowej drodze. Ale jesteś za tezą, że harcerskie przyjaźnie trwają naprawdę długo? Trwają, ale wymaga to dużo pracy po obu stronach. Bo jeśli działamy razem, jesteśmy w jednym drużynie, czy jesteśmy razem w komendzie, to z automatu działamy. Później, gdy nasze służby się zaczynają rozdzielać, to te drogi automatycznie też się rozdzielają. Więc powinniśmy mieć tą lampkę z tyłu głowy i powiedzieć: no dobra, nie widziałem się z daną osobą, bo nie wiem, nie robimy jakiegoś festiwalu, to może na kawę pójść. Byłeś w momencie, gdy pełniłeś funkcję drużynowego, byłeś jednocześnie studentem Politechniki Łódzkiej na kierunku nanotechnologii. Tak. Jak podzielić różne funkcje, dzieląc z pasją, ze studiami, z życiem prywatnym? Jak to zorganizować? Jaki jest być może złoty środek do tego wszystkiego? Nie wiem. Znaczy ja do tej pory się zastanawiam, jak skończyłem troszeczkę studia. Na pewno dzięki koleżankom. Nie ukrywam, że ja nie mam dobrej umiejętności robienia notatek, więc zawsze korzystałem z notatek koleżanek. Dziękuję tutaj za ich skorzystanie. Na pewno dobre planowanie i chyba podejmowanie decyzji, co jest ważniejsze w danym momencie. I co mogę ewentualnie troszeczkę odleć w czasie, żeby no spokojnie zrobić sprowadzenie na laborki. Andrzej Kopacz na swojej pierwszej zbiórce. Jak wygląda ten chłopak? Moja pierwsza zbiórka zuchowa, bo taką pamiętam, to będę się spóźniłem dobre pół godziny, ale pamiętam, żeśmy powąsali coś kaczuszki, coś nie, na pewno że z amaterkami. Poczekaj, pokaż jeszcze raz, jak to było. Tak, i pamiętam, że ówczesna moja drużyna, czyli Kinga Wojciechowska, zwróciła mi uwagę, że coś tam, znaczy rzucił jakiś żarczeszek w moją stronę, ja to jakoś skojarzyłem, że to było jednak pozytywne, jakie wspomnienie. Ale jakim wtedy byłeś zuchem, harcerzem? Małym, cichym, spokojnym. Znaczy, później do mnie dotarła jakaś taka informacja z Rady Drużyny, że Rada Drużyny Męskiej się bardzo zastanawiała, czy ja nie jestem za cichy na przykład. Że wszyscy byli tacy radośni i głośni, a ja byłem taki zawsze cichy, spokojny. Chciałbym Ci teraz kogoś pokazać. Myślę, że możesz kojarzyć tę osobę. I chciałbym poprosić Cię, zapytać, co byś powiedział temu młodemu harcerzowi? Znaczy, teraz bym powiedział, że ręce z kieszeni i tyle, a jeśli chodzi o buty, no innych nie miałem, gieterki. Aczkolwiek wtedy pamiętam, że jak chodziliśmy tam na zbiórki, to nas naraz chcieli nas określić. Fajna przygoda. Andrzeju, przechodzimy teraz do naszego rewolucyjnego ognia pytań. Nie wiem, czy wiesz, na czym to polega, ale w razie wypadku, ponieważ obejrzałeś na pewno wszystkie wywiady. Ja będę zadawać Ci kilka pytań, natomiast Twoje odpowiedzi muszą wychodzić z pozycji serca, być intuicyjne jak najszybsze, okej? Okay? Dobra. Latryna czy toj? Latryna. Dyszka czy NS? Dyszka. Czy to prawda, że harcerze jedzą szyszki i piją wodę z kałuży? Nie. Las iglasty czy liściasty? Iglasty. Dziewczyny w spódnicach czy spodniach? Spódnicach. Warta od 2 do 4 czy służba do kuchni? Służba na kuchni. Panowie w krótkich spodenkach mundurowych czy długich? Krótkich. Zależy od wieku. Okej. Okay. Upały czy mróz? Jesień. Ile dni najdłużej nie zmieniałeś skarpetek na obozie? 2. Andrzeju, cóż mogę więcej powiedzieć? Bardzo dziękuję Ci za przyjęcie. Dziękuję również. Zapraszam.